Czy Aria próbuje wykonać taniec Wednesday? Ona wygląda jak robot! Patrz na to. Przepraszam, przeszkadzasz mi. I trafia do kosza na śmieci. Tak mi wstyd. Fuj, to jest takie śmierdzące. Wyglądam jak kopanie szczęścia. Co to za lepka rzecz? Ups, nie o to mi chodziło. Posprzątam. Bu. Kto to jest? Przyszłam, żeby ci coś dać. Trumna? Mam nadzieję, że w środku nie ma szkieletu. To musi należeć do samej Wednesday. Co? Gdzie ona się podziała? Chyba lepiej sprawdzę to pudełko. Zobaczmy, co jest w środku. Wow, jest tam tyle fajnych rzeczy. O, zacznę od moich włosów. Moje włosy są takie uparte. Poddaję się. Czuję się beznadziejnie. Co? To łaskocze. Patrzcie, kto tu jest, aby pomóc. Rączka jest bardzo silny, nawet jeśli jest tylko ręką. Zobaczcie, że potrafi sam przesunąć szczotkę do włosów. A teraz ten mały grzebień. Rany! Naprawił pan moje włosy! To jest takie niesamowite! Ale czegoś jeszcze brakuje. Aha! Mam pomysł! Patrzcie na te długie kawałki bibuły! Zwiń je i potnij na paski, a następnie wrzuć do miski z wodą. Czas na mieszanie. Zrobi się z tego farba do włosów. Teraz Aria może zanurzyć w niej włosy. Czuję się jak w salonie fryzjerskim. Wystarczy. Super, zaczynam czuć się bardziej sobą. Zaraz, mam lepszy pomysł. Warkocze! Teraz jest to bardziej w moim stylu. Okej, zobaczmy, co jeszcze jest w pudełku. Co to za dziwna rzecz? Czy to kształtownik do wąsów? Spróbuję. Nie jestem pewna, czy to do wąsów. Próbujemy być Wednesday Addams, a nie Gomez. To jest całkiem fajne. Chwila. Rączka próbuje powiedzieć, że to do brwi. Ups, nie wiedziałam o tym. To znaczy, że tak? O kurczę, chyba działa. Brwi na wyciągnięcie ręki, ale super. Najlepszy sposób na osiągnięcie efektu kociego oka to koci ogon. Użyj go jako wskazówki do narysowania skrzydełka. Właśnie tak. I masz najostrzejszy eyeliner w historii. Rączka się zgadza. Co dalej? Cień do powiek? Sprawisz, że rączka będzie kichać. Zaczynam wyglądać jak Wednesday. Zaraz, a co z moimi ubraniami? Może mam coś dobrego w szafie? Zobaczmy. Za kolorowe. Zbyt jaskrawe. Wszystko jest żywe. Co ona teraz zrobi? Czy kurtyna się porusza? Co? Rączka ma pomysł. Czas na improwizację. Rozkręćmy tę imprezę. Zamienię tę zasłonę w sukienkę. Od tej pory będę nazywana Wednesday. Wszystkie te wesołe rzeczy mnie nudzą. Nie mam łaskotek. Proszę spojrzeć na ogniście czerwone włosy tej lalki. To boli moje oczy. I co to za płytka moda? Czas coś zmienić. Najpierw usuń wszystkie błyszczące akcesoria, zanim wypalą oczy Wednesday. Następnie oczyść jej twarz czarną pastą do zębów. Ma smak węgla drzewnego, tak jak lubi Wednesday. Dobrze ją wmasuj. A teraz wytrzyj ją gąbką. Jak świeżo. Nienawidzę tego kolorowego makijażu. To też musimy usunąć. Zacznij od brwi, a potem pies. To nie jest zwykły środek do demakijażu. To jest środek do usuwania twarzy. Co zrobiliście z twarzą lalki? Na koniec jeszcze pianka. A teraz nawet jej oczy zniknęły. To będzie musiało wystarczyć na razie. Najpierw muszę poprawić jej włosy. Trochę je wyprostować, bo nie lubię tych zabawnych loków. Powinny być proste jak moje. To jeszcze wymaga pracy. Wiem. Lalka potrzebuje farby do włosów. Wlej trochę odżywki do miski i wymieszaj ją z czarnym tuszem. Nie ma innego koloru niż czarny, oczywiście.
La 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 la, co za wesoły dzień! Ups, potknęłam się! Zmierzasz prosto do basenu nieszczęścia. No i proszę. Myślę, że to wystarczy na cały dzień. Podnieśmy panią. Idealne czarne włosy. Ale wolałabym, żeby wyglądała trochę bladziej. Biała farba jest kluczem. Nakładaj gąbką na całe ciało lalki, aż będzie całkowicie białe. Zapleć jej włosy i zacznij rysować jej twarz. Nie martw się, Wednesday nie jest na tyle okrutna, aby zostawić ją bez twarzy. Ale oczywiście jej nowa twarz musi być wykonana wyłącznie z ciemnych kolorów. Nadaj tym oczom trochę szczegółów i dodaj do tego trochę blasku. Wystarczy odrobina. Ta lalka właśnie stała się dokładną kopią Wednesday. Rusia chce powiedzieć, że wykonałaś dobrą robotę. Stary pokój Wednesday jest trochę zbyt kolorowy jak na jej gust. Lepiej pozbyć się tych wszystkich słodkich rzeczy i zastąpić je szkieletami i czaszkami. Są bardziej zabawne. Komu potrzebne te absurdalne kolorowe plakaty? Też muszę je wymienić. Fuj, za dużo różu. Teraz jest lepiej. Na co patrzysz? Aha, to daje mi pomysł. Cała ta biel przyprawia mnie o ból głowy, więc przykryję ten stołek kartonem. Jeszcze nie skończyłam. Uczynię go jeszcze bardziej wyjątkowym, dodając oparcie. Nie, to nie jest drzewo bambusowe, to unikalny styl. Teraz oczywiście pomaluję go na czarno. Żaden brąz nie powinien pozostać. Proszę spojrzeć na mój piękny tron. Jestem królową mroku. Co robi rączka? Chyba próbuje wysłać Wednesday wiadomość. Co u licha? Ta lampa jest zbyt miękka i słodka. Rączka ma propozycję. O, pająki, wiem, co masz na myśli. To pomoże mi osiągnąć moją mroczną estetykę. Fuj, to nie dla osób z arachnofobią, ale dla dziewczyn takich jak Wednesday, owady to dobra dekoracja. Przyklejając je wszystkie razem, można stworzyć abażur. Już jest gotowe. Ten abażur będzie powodował tyle jumpscare'ów. O, jaka piękna róża. Nienawidzę tego. Chcę tylko czarną łodygę. Tam. Powieszę ją na ścianie. Oto kolejna róża. Cóż, nie sądzę, żeby Wednesday zmieniła zdanie. To nie jest czas na romanse. Dla niej liczą się tylko łodygi. Kto mógłby ją winić? Spójrzcie, jaką ładną dekorację stworzyła. Co? Do czego służy ten sznur? Chyba przywołuje siatkę na łóżko. Spójrz na nowy pokój Wednesday. Te nietoperze będą jej towarzyszyć w nocy, a te wszystkie drobiazgi muszą być przeklęte. Jestem pewna, że w takim pokoju będzie spała spokojnie. W końcu jest królową ciemności. A, uwielbiam parzoną kawę. Lepiej przygotuję się do szkoły. Zabiorę ze sobą moją lalkę. Rączka ma coś do powiedzenia. Co? Chcesz iść ze mną? Chyba chcę powiedzieć, że twoja torba jest śmieszna. On nie chce wejść do środka. Nieważne. Cóż, masz rację, to są śmieci. O, spójrzcie na te filcowe arkusze. Czas na rękodzieło. Po wycięciu arkuszy w te kształty należy je skleić. I dodać zamek błyskawiczny na górze. Zakryj tył. Teraz jej torba wygląda jak nagrobek. Rączka chętnie wchodzi do środka. Nie zapomnij o swojej mini lalce. Czas iść do szkoły. Przygotujcie się, nadchodzi ciemność. Te dziewczyny nie będą się już śmiały. Nadchodzi Wednesday. Co? Czy to... Wednesday? Hej dziewczyny, mam dla was niespodziankę. Co jest w środku? Może sama zobaczysz? To powódź pająków. Ją w górę! Nie mogę tego znieść! Lubię zemstę podawaną na ciepło z dodatkiem bólu.